Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w Simsikach na rancho z naszą Farą. Kochani, tak, naprawiłam w końcu wszystko. Ja wiem, kilka odcinków minęło, no bo tam nagrywam pod rząd, wiecie, nie zajmowałam się tym, ale już znalazłam. Ulcic robi mi psikusy jak zawsze, ale już wszystko działa, także ja się mega z tego powodu cieszę. Nasza Fara ogólnie jest wypoczęta, poznaj siebie. Ty jesteś ogarnięta, tak, ale zaś nasz... Konik, nie, podejdź tu, chodź tu. Chodź, załatwisz się. Podejdź tu. Nie? No, ale nie będziesz tutaj się załatwić, zrób kupę. Zrobiłaś u siebie w domu. Zrobiłaś u siebie w domu kupę, no dobra. W takim razie ty wstań i weź to posprzątaj, sprzątnij mi odchody. Kurczę, mamy jesień, pogoda jest taka do bani. Tak lekko mówiąc ogólnie. Także, o, dobra, konik poszedł do domu, chodź tu, sprzątnij odchody. Mam nadzieję, że pogoda nam się tutaj troszeczkę poprawi. Chodźmy tutaj, posprzątamy troszeczkę, żeby było tak w miarę czysto, żebyśmy mieli ogarnięte. Ogólnie chciałabym w dzisiejszym odcinku razem z wami zobaczyć meble, co nam w ogóle przychodzi w trybie budowania. Także myślę, że na razie sobie Farę i Lailę zostawimy tutaj w spokoju. Niech dziewczyny się sobą zajmą. Tutaj oczywiście jest, no muszę zdjęcie zrobić, muszę, jejku. No po prostu to jest tak słodkie, że ja wiem. Kam? Naprawdę, to jest takie słodkie, no uwielbiam po prostu, uwielbiam. Dobra kochani, tak jak mówię, ich dzisiaj zostawimy, dzisiaj część ferstulkową poświęcimy właśnie budowaniu, w sensie, żeby zobaczyć, co mamy w trybie budowania, także chodźmy po prostu do zarządzania światami i pójdziemy sobie na jakąś wolną działkę, dużą działkę, aby zobaczyć. Myślę, że raczej pójdziemy sobie do Newcrest i w Newcrest rozłożymy, no bo tam jest najwięcej miejsca. No niby jeśli chodzi o oświetlenie, no to Brindleton Bay jest lepsze, ale w Newcrest mamy oczywiście dużo miejsca, więc myślę, że po prostu pójdziemy właśnie do Newcrest. Dobra moi drodzy, jesteśmy w Newcrest, oświetlenie sobie damy może południe, no zobaczymy, czy to będzie ok. Wejdźmy sobie może... dobra, może ścianę najpierw postawimy, tak jak zwykle, tylko żeby się to odcięło jakoś, no fajnie by było, gdyby się właśnie odcięło, no ale okej. Okay. Dobra, odcięło się, wejdźmy sobie tutaj z powrotem. Weźmy sobie jakąś tam ściankę postawmy. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie właśnie z tym oświetleniem jakiś ceregieli, że nam cień będzie jakoś brzydko padał, ale chyba będzie okej. Okay. Dobra, no to co, najpierw co, weźmiemy sobie... Boże, jak ja dawno takich rzeczy nie robiłam, rozumiecie wy to? Dobra, postawmy sobie tak, ja sobie to dam tak, wyżej po prostu. Dobra, okej, okay. I teraz będzie git. Widzicie, człowiek się gubi. Ile nie ten i... Teraz? Okej, okay. Będzie w porządku. No i sobie myślę, że właśnie tutaj na tym naszym klocku będziemy sprawdzać, co mamy w tym dodatku. Tylko ja bym sobie chciała od razu pofiltrować tutaj na rancho. Mamy jakiś tutaj daszek. Także w zasadzie dach też byśmy mogli sobie tutaj postawić, może tutaj obok, po prostu, żebyśmy mieli jakiś taki pogląd tutaj, nie, jak to wygląda. Weźmiemy sobie, przefiltrujemy na rancho, no i co, no tutaj mamy taki daszek, taki typowo wiejski, więc spoko, fajnie. Tutaj mamy jakieś dodatki, więc w ogóle super, naprawdę mega fajnie, zaczekajcie, o, widzicie, jakie kolorki, super. Naprawdę mega. O, komin mamy. Fajne kolory też, także super. I z drugiej strony zdamy, jak to się nazywa? Wieżyczka do stodoły. Mhm, no dobra, czyli mamy cosik takiego. No super, fajnie. Zawsze to jakieś urozmaicenie w trybie budowy, prawda, moi drodzy? Dobra, chodźmy tutaj do tapet. Fajnie było... No, jejku, już się wystraszyłam, że nie ma, naprawdę. Boziu. Ale to byłoby straszne. Nie mogę sobie tutaj tym zmieniać? Ojejku. Tak damy. No to mamy stricte właśnie takie wiejskie wszystko tak naprawdę. Mamy tutaj różne kolorki, więc super. Ojejku, jak ja lubię takie rzeczy. Kamienie naprawdę uwielbiam. To wykorzystam. Poziome deski. Ojejku, dlaczego ja nie mam na klawiszach plusa i minusa. To by tak mi życie ułatwiło, naprawdę.
Fajnie to wygląda. Ekstra. Tutaj mamy troszkę cienia, no ale można, to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać. A tu mamy podobne. Czym to się różni? Poziomy takie rustykalne. Dobra, no też to fajnie wygląda. Tutaj mamy takie. Też oczywiście w różnych kolorkach. Nie będę wam już wszystkiego tutaj tak pokazywać dokładnie. To sobie sami obejrzycie w trybie budowy, ale wydaje mi się, że warto. Kurczę, no fajne, fajne i stricte zrobione właśnie pod... Ojejku, super, idealne do stodoły. Pod ten dodatek, wiecie? Także nie jest jakieś rozdziabdziane, tylko faktycznie tutaj to się może przydać wszystko. Jeśli chodzi o podłogi, co my tutaj mamy? Wow, super. A no, oczywiście plusik mnie nie działa, no ja pierniczę. Fajne podłogi, naprawdę. O, ta mi się podoba. Jejku, przed domem można sobie tak fajnie powykładać. O, to też. Ale widzicie, one są takie bardziej dopracowane. Czy mi się wydaje? I tak jest płasko. Zachmurzone nad głową. Ojejku, to ja chyba... Ale super! Do pokoju dzieciątek bym dała takie coś. Fajnie by wyglądało. Ekstra. A tutaj mamy deski, tak? Dłobory. No może nie, ale... Tutaj też mam takie deseczki. Fajnie. Ładnie to wygląda. Dobra, zostawmy sobie tak. No nie będzie to jakoś jak wizualnie ładnie wyglądać. Ewentualnie byśmy sobie wzięli. Który kolor byśmy sobie wzięli? Może ten, nie? I tak tutaj sobie wymalowali. Żeby to jako tanko wyglądało. Mamy drzwi. Mamy drzwi, moi drodzy. Także chodźmy do rancho. Jeśli wam nie pokażę wszystkiego, no to wiecie, no zdarza się. Czekajcie, to dajmy sobie tutaj... Ja bym chciała wszystko. Tutaj mam takie drzwi do stodoły, ale zacne. Jezu, ale wielkie. Ekstra. Fajne. Pewnie się nie zamykają, nie? Ale fajnie wygląda. Ktoś będzie chciał swoją stodołę stworzyć, to już kurde, jak ta lala. Zaczekajcie, tutaj sobie postawimy. Też mega super fajnie. Tutaj takie przesuwne. Też mi się mega podobają. Trochę jak do więzienia, ale dobra. Nie wiem, mam dziwne chyba skojarzenia. Po prostu wiecie. Dobra, super, dobór do wszystkiego. Do koloru do wyboru, moi drodzy. Okej, to bym sobie przyniosła tutaj, bo okna to chyba lepiej będą wyglądały mimo wszystko na ścianie. Ja bym chciała wszystkie. Okien nam sporo dają tutaj. Mamy takie ładne, duże okno. Jejku, jeszcze większe. I takie mniejsze. Z zakratami. To mi się kojarzy z studiami, ale może mi się zdawać. Dajcie znać, czy wy macie jakieś skojarzenie tutaj, jeśli chodzi o to okna, ale ogólnie mi się podoba. O, kolejne z zakratami, super, takie rustykalne wnętrza można robić. Nie, fajnie, fajnie to wygląda, fajnie to się prezentuje. Co my tutaj mamy? Czy tutaj coś nam przychodzi? Przychodzi, co to jest? Okiennica rancho, fajnie, też może się przydać tutaj oczywiście. Chodźmy, może tu sobie postawimy. Druga okiennica, fajnie. I taki daszek. Spoko. Lepiej jak coś dają, niż jakby mieli nic nie dać. Nie? O, proszę bardzo. Mamy też bardzo fajne płoty, które się mogą przydać naprawdę do rozgrywki. Fajnie mogą wyglądać. Właśnie dzięki czemu na pewno będziemy robić fajne ogrodzenia dla zagrody. Dla naszych zwierząt, czy krówek nawet. Fajnie, bo to się wszystko będzie ze sobą łączyć właśnie z tym wiejskim dodatkiem. Więc to jest naprawdę super. Bo to jest takie... No właśnie, no, szkoda, że od razu tego nie dali, nie? No bo to jest takie stricte widać, że robione pod ice. No tutaj takie schody, też fajne, ładne, bardzo ładne. A tutaj nam coś dochodzi? Nie. Okej, okay, a tu mamy fajne balustrady i raczej poręcze i tutaj również, no spoko może być. Dobra, moi drodzy, z tego to chyba byśmy mieli wszystko. Czy dochodzą nam tu jakieś roślinki? Dochodzą. To się nie spodziewałam, że nam dojdą rośliny. Bardzo lubię takie. Fajnie to wygląda. No i dobra, no z roślin to byłoby prawie na tyle. O, i to ta trawa, co mogą sobie jeść zwierzątka. To też jest fajne. To też mega urozmaicenie będzie. Co to jest? Krzak podkowa. Myślałam, że śluby będzie można brać przy tym. Dobra, no mamy tutaj roślinki. O, jakie kamienie, super, fajnie. Ja lubię takie rzeczy, dobrze o tym wiecie. Dobra, to tutaj to. Czy tu nam coś dochodzi? Chodzi nam. Ranczerska zdoba wodna. Fajnie, lubię takie pierdółki. Myślę, że nie tylko ja. No i co? Tutaj nam oczywiście dochodzi trawa, więc też spoko. Ziemia. Okej, okay, przyda się.
Na pewno. No i w zasadzie to tyle. Tyle! Tutaj jeszcze mamy coś pięknego. Dobra, może być. Czy nam to coś przychodzi? No tu już nie. O, tutaj mamy kolumny nowe, także kolumny sobie tutaj powstawiamy. Czy ja mogę na tym plusiku zmieniać? Dobra, tutaj działa zmienianie, a widzicie, zmienia się struktura też przy wyborze kolorów, więc to też jest fajne, bo są i takie bardziej zadbane, i takie mniej, albo takie postarzałe, także to też jest mega super. Także kolumny na propsie, bardzo mi się one podobają, też właśnie do takich roztykalnych wnętrz będą one pasować. Tutaj mamy, no właśnie, o, tutaj bym mogła wam pokazać. Tutaj, o, odeczkaj ta, tutaj może tak damy, o, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej. Fajne łączenia też się mogą na pewno tutaj nam przydać. Tak, nie mogę zmienić kolorków tutaj, no niestety, dobra. Tutaj mamy przejścia, także nam się też przydadzą. Aha, i one można sobie tak dopełnić właśnie. O, super, fajnie, do każdego coś jest, no. No fajnie, dobra, do każdego coś będzie pasowało, coś się znajdzie, więc okej. Okay. No i dobra, no to możliwe, że możemy przejść już do mebli. Mamy już zaznaczone rancho, także przejdźmy i sobie zobaczmy. Co z... Jejku, ale śliczne, jej, nie... Będę musiała mody pousuwać, bo ja takie mody mam. Czy jej zaczęło patrzeć na to, jak moderzy tworzą? Pewnie już dawno to robią, nie? Ale fajnie, super, naprawdę. Wiecie, ja pewnie nie będę miała jakiejś takiej stricte rozgrywki wiejskiej u siebie na kanale, bo jakoś tak mnie to nie rajcuje. Ale osoby, które będą je robić, to na pewno będą zachwycone tymi meblami, bo są piękne. Naprawdę są fajnie dopracowane, więc jak najbardziej... Będzie można się tutaj delektować, rozkoszować i w ogóle odpłynąć teraz w Simsach, jeśli chodzi o tryb budowania, czy później właśnie rozgrywki, żeby to wszystko tak pięknie wyglądało. Ja chętnie bym popatrzyła kogoś, żeby miała tylko czas. Mam nadzieję, że kiedyś znajdę, żeby popatrzeć, jak inni tworzą, bo no, robią majstersztyki. Jeśli chodzi o budowlę, wiecie, ja to taka lewa trochę z budowami jestem. Ja no pomieszczenie kilka godzin robię, no. No ojejku, jak pięknie, super, bardzo mi się podobają te rzeczy. Naprawdę, fajne są. Aczkolwiek struktura mi się tak, nie wiem, muszę się przekonać, wiecie, bo struktura, znaczy kolory, nie wiem, coś mi nie gra. Do końca, ale może to jakieś takie moje pierdoły indywidualne, nie? Moje indywidualne. Dobra, tutaj mamy taki stół. Ja nie wiem, czy ja coś wykorzystam z tego. Podobają mi się. O, ten stolik mogę wykorzystać w sumie w czymś. Stoliki okrągłe lubię. Mi brakuje ich zawsze. Ale czy może ten stoliczek do czegoś bym wykorzystała? No, ten dodatek to nie jest do końca dla mnie, bo ja lubię taki nowoczesny styl. Bardziej, aczkolwiek tak jak mówię, fanatycy i osoby, które budują i siedzą w tym, to na pewno będzie coś dla nich idealnego. No dla mnie to tak nie do końca. Chociaż się konikami nacieszę. No, bo no, to nie dla mnie. Wydałam gruby hajs. Nie widzę nic dla mnie, ale ładne, ładnie zrobione rzeczy. A i tutaj takie do ściany. No fajnie, no, spoko. Każdy znajdzie coś dla siebie w jakimś dodatku, co nie? Postawmy tutaj rzeczy, bo już nam przestają się mieścić tam. Ładne, no. Talerzyki, o, to fajnie, bo będzie czym ozdabiać, jak najbardziej. No nie, to nie dla mnie. Nie wiem, chyba, że mi się odmieni i... Nie odmieni mi się. Nie odmieni mi się. Tak samo, nie wiem, osoby, które robią wyzwanie dziesięcioleci, ja bym poległa, ja bym nie dała rady po prostu psychicznie i w ogóle, no, ja bym nie ogarnęła po prostu, bo to mnie jakoś tak, no, nie wiem, nie rajcuje mnie to. Czy ja to mogę odwrócić? Dobra. Ale sporo rzeczy przychodzi. Co to jest w ogóle? To jest dla koni, nie? Beczki dla koni. Tak, i tu są te przeszkody. Więc spoko, je już widzieliśmy w rozgrywce. Okej, okay, tutaj jakieś pierdoły. Co to jest? Maszyna do przyrządzania nektaru, owocowa pycha. To tym byśmy się mogli na odcinku zająć tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak te nektary się robi. To może nawet właśnie w następnym materiale byśmy się tym zajęli. Co to jest? Wychodek publiczny. Kurde, ja już miejsca nie mam, tyle rzeczy dali.
Wiesz, w dodatkach to przeważnie tyle dają, nie? O, roślinki. Roślinki to będą na propsie u mnie. To ja za roślinki każdy dodatek, każdą akcesorię, pakiet rozgrywki, wszystko lubię. Za roślinki, za takie właśnie ozdobki, pierdółki, to ja lubię. O, lusterko. No, ale nie użyję, no bo mi się... Wiecie, to rzecz gustu, co nie? A wam się tu wszystko podoba? Czy macie tak podobnie do mnie? Bo... No fajne jest, ale... Nie wiem. Nie mój styl po prostu i tyle. Chociaż to może gdzie wrzucę. To też jest stricte ozdoba, nie? Tak. Tutaj to już mamy stricte właśnie ozdobki, pierdółki. No zobaczymy, może się przekonam do takiego czegoś, no. O, nie wiem, co to jest? Rany boskie. To jest łuk wejściowy... O! No, Ojejku. Dobra. Ale zegarki to wiecie, zegarki lubię. O Jezu, jakie słodkie, Bosiu, ojojoj, a mogę kolor zmienić na jakiś taki, że dobra, lubię. No, tak jak mówię, za pierdoły to ja lubię, o, na przykład takie coś, taki kominek mi się przyda. Kominek ogarnę, o Jezu, tego to nigdy nie wykorzystam, nie lubię takich rzeczy. A tutaj mamy takie ozdóbki, krówki, bronki, lamy, krowy kwiat, kury, to coś z tego króliczka. No dobra, takie rzeczy to można przyjąć, zaakceptować, nie? Ale dużo rzeczy dochodzi, naprawdę jestem w szoku. Normalnie to chyba już bym skończyła wykładać. Ja się kręcę, no I'm shocked. Co tutaj mamy? O Jezu, na ten, fajnie, stojak. No, na siodło, fajnie. Okej. Okay. No, do baru. No, tu mamy na jedzonko, na piczko. Co to jest? Domek dla lalek, ale słodki. Dobra, domek jest super. Tutaj mam lampę, okej. Okay, fajnie, jakieś kolejne pierdoły. Tutaj, kurczę, to... A ja to bym mogła tak, no chyba tutaj tylko, no. Będziemy wystawiać. Coś tam zobaczycie, co nie? Wy już tu widzieliście. Tylko ja taka lama, że jeszcze nie widziałam. Nie wiem, kurde, się w ogóle nie jaram tym. Jakoś bardzo, szczerze powiedziawszy, gdzie ja to mogę powiesić? O, tutaj mogę, ciuchy. No dobra, ciuchy mogą być, ciuchy się zawsze przydadzą. Ja cię pewnie wszyscy się jarają. Już to widzę. Wszyscy się jarają tym dodatkiem i tymi rzeczami. No są ładne, nie? Ale... Nie mam się wszyscy jarają. Ja tylko taka lewa jestem. Ja pierdzielę. Ojoj, a to co to jest dla konika? Legowisko dla konia, daj się na... Jezu, ja nie dałam mojemu koniowi legowiska tam. Tu widzicie, ile my musimy rzeczy poprawić. O, tutaj to takie cudowne rzeczy. Co to jest? Śpiwór? Śpiwór. No to spoko, śpiwór może być, śpiwór się przyda. Przyczepa. Jestem ciekawa tej przyczepy. Koń by się uśmiał. Ta kompaktowa przyczepa krzyczy z Instagramer na ranczu i jest 100% dekoracyjna. A to jest tylko dekoracja. Kurczę, ja myślałam, że wiecie, że faktycznie można wejść do tego. No tak, czułam na to w zasadzie. No i dobra, to już widzieliśmy. Tego nie widzieliśmy. Fajne ozdóbki. Ozdóbki, no super. No, nie wiem, to już wszystko. To już wszystko, kochani. No dostajemy bardzo dużo rzeczy, to na pewno. Mega dużo rzeczy dostajemy z tym dodatkiem. Są ładne, ładnie zrobione, przygotowane, idealne dla ranchera i w ogóle do osoby, która będzie chciała prowadzić rancho, wybudować stodołę, zrobić, nie wiem, oborę. No to będzie idealny dodatek do takiego wiejskiego życia. No, a ja pewnie tak, no nie wiem... Dajcie koniecznie znać, czy wam się podoba. Myślę, że wiele osób czekało na taki dodatek, bo z tego co czytałam, to z lata czytałam. Właśnie każdy czekał gdzieś tam na taki dodatek, gdzie będzie takie właśnie stricte wiejskie życie i myślę, że to będzie fajne połączenie właśnie z tym, co już mamy tak naprawdę, nie? Tam te krówki i tak dalej, wiejska sielanka, nie? No. Dobra, kochani. Fajnie było, ale się skończyło. Do następnego odcinka zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subika, będzie mi bardzo miło, jeśli jesteś tutaj nowy, to koniecznie zobacz też inne serie u mnie na kanale. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć!